to dzisiaj mamy belgijski karabin. Jest to kontrakt egipski, znany pod nazwą FN49. W 8 mm nozy. Tak jak wspomniałem, on jest z Egiptu. 37 tysięcy wysłano do Egiptu w latach 50. Amunicja zresztą też jest z lat 50. 7,9. Jugosłowiańska, ale zawsze. Więc postrzelamy sobie dzisiaj z niego. No to jest, jak gdyby powiedzieć, ojciec naszego bardzo znanego, znaczy naszego, bardzo znanego FN Fal, prawda? FN49, jako inna jego nazwa jest SAFN. Był dosyć szeroko używany w Belgii, właśnie w Egipcie, w Indonezji, w Wenezueli. To karabin strzelający bardzo fajnym nabojem. Można ładować go z łódek. Ładuje się go z łódek tutaj. Mauserowskich. O, już wystarczy. Ja akurat nie mam tych łódek. W każdym razie, no karabin jest wyposażony oczywiście w bezpiecznik, we wskaźnik napiętego kurka. Tutaj, jak widać, mamy otwartą przestrzeń, którą możemy przesłonić taką przeciwpyłową zasłoną. No i teraz postrzelamy sobie z niego szybciutko. Wychodzi, że 11 napojów na to załadowałem. A strzelimy teraz z pozycji siedzącej może. No, odrzut jest w nim dosyć silny, to trzeba przyznać. No ale nabój też nie jest. Te naboje są 196 grainów, to są te ciężkie naboje, więc on jest... odrzut w nim jest naprawdę dosyć spory. Jeszcze. No oczywiście karabin działa na zasadzie dokładnie tak jak FN Fal. Ma dokładnie taki sam zawór gazowy. Działa na zasadzie odprowadzania gazu z przewodu lufy poprzez krótki skok tłoka. Tłok od suwadła jest oczywiście oddzielony. Troszeczkę podobnie jak w SPS. Tego typu SWD. SWD. Więc karabin troszeczkę pojawił się za późno, oczywiście. W sensie projekt już był chyba w latach 40, prawda? W 40, 38, 40 roku, prawda? Ale ze względu na właśnie zawieruchę wojenną zrealizowany został w 49 bodajże. To sama nazwa wskazuje, FN49. Dzisiaj tak strzelimy sobie Arisaki, kaliber 7,7-99. Naboje ja zrobiłem sam, to jest konwersja z 8 mm Mauser, więc postaram się tutaj nie miksować. Tutaj zresztą jest oryginalny nabój, tutaj jest zrobiony przez mnie. Łuski są oczywiście od Mausera, troszeczkę krótsze, ale działają bardzo dobrze. Więc ładowanie jest dokładnie to samo jak w Mauserze. O, łódeczka nam wpadła głęboko. Łódki nie są od niego, więc może to dlatego. Bardzo przyjemnie się z niego strzela.
koniec. Skończyły nam się naboje. Właśnie to nam mówi, że naboje nam się skończyły, więc możemy załadować pojedynczymi oczywiście nabojami, tak jak każdy inny. Tego typu karabin. Dla spanikowanego żołnierza idealna informacja, że musimy coś zrobić z tym, załadować. Super. Czekaj. Ale porażka jest. Patrz. Porażka. Zamokrałem, nie mogę, ciężko wyjąć.